Kolejnym ułatwieniem, które pozwala nam wyszukiwać zdjęcia w nieco inny sposób, jest linia czasu. Linia czasu znajduje się tutaj u góry i symbolizuje ona cały okres, w którym zostały wykonane zdjęcia. Tymi strzałkami możemy się przesuwać w lewo i w prawo. Teraz przesuwamy się do czasów najnowszych, czyli do roku 2007. I każdy taki prostokącik, który tutaj widzimy na tej linii czasu, symbolizuje zdjęcia. Symbolizuje miesiąc, w którym zostały wykonane zdjęcia. Jeżeli słupek taki jest wysoki, oznacza to, że w danym miesiącu było wykonane sporo zdjęć. Jeżeli jest niski, to oczywiście zdjęć w tym miesiącu było mało. Jak widzimy, są tutaj miesiące, kiedy nie było żadnych zdjęć. Wróćmy teraz na przykład do roku 2002. Tutaj widać, że są również duże przerwy pomiędzy robieniem zdjęć. Jeżeli chcemy wyświetlić zdjęcie na przykład z 2004 roku, z miesiąca marca, to wystarczy, że klikniemy jednokrotnie w takim miejscu. Tutaj zielona obwódka wokół zdjęcia pokazuje nam pierwsze zdjęcie, które było wykonane w marcu 2004 roku. Ten suwaczek na linii czasu możemy również przesuwać ręcznie. Wystarczy złapać go i przesunąć na przykład w tą stronę. I jak widać, cały czas widok ze zdjęciami nam się aktualizuje. I zielona obwódka pokazuje pierwsze zdjęcie z tego miesiąca, czyli tutaj w tym przypadku z grudnia. Ale to nie są wszystkie możliwości linii czasowej. Jeżeli chcielibyśmy na przykład wyświetlić wszystkie zdjęcia z 2006 roku i tylko z tego roku, to możemy w prosty sposób to zrobić. Przesuniemy się teraz na 2006 rok, i w tym celu wystarczy po prostu złapać te znaczniki i przesunąć lewy znacznik na początek 2006 roku i prawy znacznik na koniec 2006 roku. I w tym miejscu mamy kilka miesięcy, w których były zrobione zdjęcia. Zakres, który jest wyświetlany teraz tutaj. To jest tylko zakres jednego roku. Żeby się upewnić, czy tak jest w rzeczywistości, możemy spojrzeć. Pierwsze zdjęcie zostało wykonane 27 lipca 2006 roku, a ostatnie zdjęcie z tego zakresu zostało wykonane 13 października 2006 roku. Wróćmy teraz do widoku wszystkich zdjęć i pokażę teraz jeszcze jeden widok, który w prosty sposób potrafi zorganizować zdjęcia według czasu ich wykonania. U dołu znajduje się przycisk opisany Date View, i po jego kliknięciu pojawi nam się widok miesiąca. Jeżeli nie mamy tutaj widoku miesiąca, należy się przełączyć tutaj na ten przycisk. I jak widać, jest to typowy widok kalendarzowy, w którym każdy dzień zdjęciowy jest reprezentowany zdjęciem. Po kliknięciu na taki dzień, po prawej stronie w podglądzie, widać tutaj, ile zdjęć było zrobionych danego dnia. Tutaj były trzy zdjęcia zrobione i możemy je przełączać tymi klawiszami lub też nacisnąć klawisz. Play czy start i w tym momencie zdjęcia automatycznie będą się przełączać. Po kalendarzu możemy się poruszać tymi strzałkami, przechodząc do wcześniejszych miesięcy. Możemy również skorzystać z szybszej opcji, a mianowicie kliknąć na przykład na roku, i tutaj widać wszystkie lata, w których były robione zdjęcia. Przeskoczmy na przykład do roku 2003. I teraz przeskoczymy do miesiąca, w którym były zdjęcia. Kliknąłem na słowie marzec. I w tym momencie widzimy, że w czerwcu i w listopadzie są zdjęcia, więc przełączymy się na czerwiec. I tutaj widać, że 20 czerwca były zrobione zdjęcia. W tym miejscu widać, że było tych zdjęć 5. Możemy się teraz przełączyć w widok dzienny, albo klikając w to miejsce, albo dwukrotnie klikając w tym miejscu. I w tym momencie zobaczymy duży podgląd. I tutaj paseczek z wszystkimi zdjęciami. Po kliknięciu na zdjęcie, oczywiście, pojawi się podgląd, i tutaj, również tak jak poprzednio, możemy się przełączać tymi strzałeczkami pomiędzy zdjęciami, albo nacisnąć znowu przycisk Start, i automatycznie będą się zdjęcia przełączać. Wróćmy jeszcze na chwilę do widoku miesięcznego. Widać tutaj jedno zdjęcie, które jest reprezentantem tego dnia. Jeżeli chcielibyśmy zmienić to zdjęcie, to należy wrócić do widoku dziennego. I w tym miejscu wybrać jakieś ładniejsze, powiedzmy, że na przykład ten żółty kwiatek będzie lepszym reprezentantem tego dnia. Więc klikamy prawym klawiszem na nim i tu wybieramy Set As Top of Day. Po jednorazowym wybraniu widać, że to zdjęcie się teraz tutaj ustawiło na przodzie, i po powrocie do miesiąca teraz właśnie ten żółty kwiatek będzie nam reprezentował dany dzień. Widać, że również w tym widoku są opisane niektóre święta. Nie wszystkie święta są, mają dla nas znaczenie, tak jak na przykład to, UK Bank Holiday, Memorial Day. Na pewno nie wszystkie święta są znane i potrzebne. Jeżeli ktoś jest bardzo dociekliwy, jeżeli komuś to przeszkadza, to te święta również można zmienić w ustawieniach aplikacji. Ostatnim z widoków jest widok roczny. W tym miejscu dni ze zdjęciami zaznaczone są innym kolorem i po przesunięciu myszki na dany dzień widać, że w tym dniu jest na przykład 14 zdjęć. Dwukrotne kliknięcie powoduje znowu przejście do widoku dziennego i w tym miejscu mamy te 14 zdjęć. Ciekawą opcją przy widoku dziennym jest możliwość dodawania notatek. Po prawej stronie widzimy duże okno, w którym możemy dodawać notatki i opisać sobie dokładnie, co danego dnia robiliśmy i dlaczego wykonaliśmy takie zdjęcie albo inne przydatne informacje, które przydadzą się podczas oglądania zdjęcia za jakiś czas. Wróćmy teraz do widoku wszystkich zdjęć, żeby to zrobić wystarczy kliknąć. Przycisk Photo Browser i na tym zakończymy omawianie widoków związanych z czasem, a w następnym filmie opowiem o tym, jak można dodawać etykiety do zdjęć tak, żeby można było w prosty sposób znaleźć miejsce, geograficzne miejsce, w którym te zdjęcia zostały wykonane.